Prognoza związku. Witam serdecznie wszystkich kochanych widzów. Dziękuję Wam za obecność. Zapraszam do komentowania po filmiku, czy wróżba rezonuje z Wami. Napiszcie mi feedback i napiszcie komentarz lub wyślijcie krótki smajlik, jedno słowo, jedno zdanie. Wszystko to ważne dla mnie i dla rozwoju mojego kanału, dla mnie, dla mojej inspiracji, bym nagrywała dla Was ciągłe wróżby. Zapraszam również do lajkowania z kciuczkiem w górę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Jeśli jesteś nowy, nowa, tutaj pierwszy raz, proszę zasubskrybuj. Z dzwoneczkiem u góry byś dostawała od YouTube'a codzienne powiadomienia o moich premierkach z wróżbami. Wszystkich, którzy potrzebują wróżby indywidualnej, zapraszam oczywiście na e-maila. Mój adres e-mailowy znajdą Państwo w komentarzach. Napiszcie do mnie e-mail, że potrzebujecie wróżbę indywidualną. Oczywiście ja wyślę warunki takiej wróżby indywidualnej i po naszej umowie, formalności i tak dalej, będziemy w kontakcie, by powróżyć indywidualnie za pomocą dat urodzenia, zdjęć, prywatnych pytań osobistych sformułowanych do kart. Zapraszam na wróżby indywidualne. I teraz zabieramy się do pracy. Podkowa, 7 kart. 7 to jest magiczna, szczęśliwa liczba, w magii bardzo ważna. 7 kart w kształcie podkowy na szczęście. Zobaczymy w tym rozkładzie, jaka jest prognoza Waszej relacji. Już w podłożu, w przełożeniu kart Tarota mamy tutaj sąd. Jest to karta, która znamionuje horoskopową wagę, czyli jeśli jesteś wagą, żywiołem powietrza, to na pewno jest to wróżba dla Ciebie i rezonuje z Tobą. Oczywiście ta karta to nie tylko horoskopowa waga, ale również potrzeba wyjaśnienia czegoś w tej relacji, potrzeba rozmowy, rozstrzygnięcia jakichś problemów, rozstrzygnięcia jakichś spraw, które poróżniły Was, które być może są powodem kryzysu, sprzeczki i tak dalej. Czyli rozmowa, wyjaśnianie spraw, pogodzenie się, to na pewno jest tutaj temat również ważny dla tej relacji. Dobrze, więc teraz przejdziemy do wróżby. Numer 1, karta numer 1 mówi o przeszłości tego związku. W przeszłości tego związku być może jesteście, byłyście, bo to przeszłość, podziwiane przez tego partnera. On podziwiał Was za Waszą osobowość, charakter, urodę, za Wasze zachowanie być może. Tutaj ma partner na pewno podziw dla Waszej osoby i szanuje Was, docenia. To była przeszłość. Teraźniejszość, czyli czas obecny tej relacji. 10 mieczy. Tutaj wygląda na to, że jest odejście, że jest przygnębienie, przytłoczenie, rezygnacja, przeciążenie tym związkiem, być może pesymistyczne, negatywne myśli o tym związku. Ten związek jakby przeciąża Was, przygniata swoim ciężarem, swoim skomplikowanym, być może złożoną konstelacją, nie wiem, lub uczuciowo, emocjonalnie przygniata Was i jesteście tutaj na dzień dzisiejszy rzeczywiście odwrócone od partnera, odwrócone od związku, chcecie odejść, ponieważ Was to przeciąża, jest to balast, który dźwigacie, jest to krzyż pański, który dźwigacie, ten związek Wam nie służy,
No i stanowi po prostu ciężar w waszym życiu. 10 mieczy też mówi o właśnie przecięciu, skończeniu czegoś, chęci odejścia. Karta numer 3. Przyszły rozwój tej relacji. Myślicie, co z tą relacją? Myślicie tak bardzo intensywnie, że aż macie ból głowy. Ból głowy doskwiera wam, no mało głowa wam nie wybuchnie, nie wyeksploduje, tak, z tego intensywnego myślenia na temat tego związku. Co zrobić z tą relacją? Jak potoczy się ta relacja? Czy pójść w tą relację, czy odejść i zamknąć to, zablokować? Rzeczywiście, pięć mieczy to niezdecydowanie, rozmyślanie, zastanawianie się, brak decyzji, walka ego. Być może macie oboje silne ego i walczycie na te silne ego. Piątka mieczy to oboje partnerów, którzy walczą na silne ego, udowadniają sobie rację i za wszelką cenę po prostu walczą ze sobą, zamiast podejmować jakieś kompromisy. I tutaj, jeśli dwie osobowości o silnym ego się ciągle ścierają, jest to bardzo ciężkie. I tutaj nie wiecie rzeczywiście, co dalej zrobić z tą relacją. Zastanawianie się. Karta numer 4. Jakie są tendencje dla rozwoju tego związku? Wow. 10 kielichów. 10 kielichów to najpiękniejsza karta miłosna. To apogeum miłości. Piękny związek, radość, dzieci, które się cieszą, bawią, tańczą. Para, która się rozumie, jest cudowna, harmonijna, zgodna, szczęśliwa. Wszystkie problemy, które się wyleczyły, jest to spełnienie marzeń, spełnienie emocjonalne, szczęście. Szczęście w miłości, szczęście w relacji. Takie są tendencje dla tej relacji. Karta numer 5. Co wnosi do tego związku wasz partner? Wow. Sześć pentakli to równowaga, dawanie i branie w równej mierze. To dwie energie, damska i męska, dualność w jedności, harmonia, balans. To równowaga, to pojednanie, to yin-yang, czyli zlewanie się energii damskiej i męskiej w równej mierze. To potrzeba harmonii, zgody, balansu, równowagi. To potrzeba zjednoczenia się energii damskiej i męskiej w jedność. To wnosi partner do tego związku. Karta numer 6. Rada. Rada Tarota dla tej relacji. Pustelnik. Pustelnik mówi o karcie samotnika, mędrca. To karta spod znaku panny. Mędrzec, który myśli, co zrobić? Szuka rozwiązania, zastanawia się, co dalej, co zrobić lepiej, jak zrobić lepiej. Szuka mądrze w samotności rozwiązania na swoje problemy. Czyli zastanówcie się spokojnie, z dystansem, w samotności, w duszy. W sercu, czego chcecie, czego pragniecie. Poszukajcie w ciemności tej ścieżki, której
którą chcecie pójść. Zastanówcie się, co chcecie naprawdę w głębi duszy, w głębi serca. Co chcecie od tego partnera, co chcecie od tego związku, czy chcecie tego związku. Zastanówcie się sami, ze sobą, mądrze, tak jak mędrzec na pustyni, pustelnik. Rezultat. Siódma karta, ostatnia, mówi o rezultacie tego rozkładu. Rycerz buław. Rycerz buław mówi o tym, by zawalczyć o ten związek. Tak jak rycerz. Walecznie, odważnie, konkretnie. Rycerz buław to osoba energiczna, która lubi akcję, która jest waleczna i lubi działanie, jest dynamiczna, ma siłę, by walczyć o ten związek. To osoba pełna charyzmy, werwy, kreatywna, pewna siebie. To osoba rycerza, która nie poddaje się, tylko walczy energicznie o ten związek, o tą piękną romantyczność, emocjonalność, seksualność, która odważnie podąża do swojego celu. Rycerz buław mówi tutaj o tym, że jest to związek również pełen pięknej seksualności, energii i że oboje macie bardzo dużo ognia. Dużo ognia, przyciągania i nie należy się poddawać, tylko należy walczyć o te piękne chwile razem. Czyli mamy tutaj w rezultacie, by się nie poddawać, tylko walczyć aktywnie. Jest wielka namiętność między wami, ogień, seksualność. Jesteście oboje tak naprawdę zapaleni do tego związku. Aż bucha z was energia, by być razem, by być szczęśliwym, by być w jedności, by dawać i brać, by porozmawiać i wszystko jeszcze raz przemyśleć. Życzę wam wszystkiego dobrego dla tej relacji. Zastanówcie się, tak jak pustelnik, mędrzec, jakie kroki mądrze podjąć. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. I niech się dzieje.